Witam Państwa serdecznie w naszym programie Informacje. Dzisiaj temat, który wzbudza żywe zainteresowanie wśród kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników pionów ochrony i przedsiębiorców działających w warunkach gospodarki opartej na wiedzy i w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym. Chodzi oczywiście o jubileuszowy 10. Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych, który miał miejsce w Zakopanem w dniach od 28 do 30 maja 2014 roku. Kongres odbywający się każdego roku, nieprzerwanie od 2005, ma istotne znaczenie i wpływ na stan bezpieczeństwa państwa, instytucji i firm funkcjonujących na konkurencyjnym rynku. Przygotowaliśmy dla Państwa relacje z tego spotkania. Łączę się z naszą specjalną i wyjątkową wysłanniczką na ten kongres, Leną Kowalską. Halo, Zakopane. Witam Cię, Andrzeju. Witam naszych widzów. Trochę tutaj trenuję. A dlaczego? To wyjaśni się na końcu naszego reportażu. Teraz pokażę, co działo się podczas tego jubileuszowego spotkania. Dzień rozpoczął się od oficjalnego otwarcia 10. Kongresu przez prezesa Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, Tadeusza Koczkowskiego. Pozwólcie Państwo, że powitam Państwa niezwykle uroczyście wszystkich na 10. jubileuszowym Kongresie Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych. Jak Państwo wiecie, kongres odbywa się pod honorowym patronatem premiera, ministra gospodarki pana Janusza Piechocińskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, Krajowej Izby Gospodarczej i prezydenta pracodawców polskich. A przewodniczącymi komitetów honorowego jest pan Andrzej Arendarski, a naukowego pan Andrzej Lewiński, obecny tutaj widoczny po lewej stronie. Szanowni Państwo, chciałbym pogratulować Krajowemu Stowarzyszeniu Ochrony Informacji Niejawnych za organizację jubileuszowego 10. już kongresu, który w tym roku zgromadził rekordową ilość gości oraz uczestników, jak wiem, z programu i informacji. Ochrona informacji jest wspólnym interesem państwa oraz nas, obywateli. Oczywiście to państwo jest głównym gwarantem ochrony informacji i danych osobowych, ale uświadamianie i informowanie to zadanie właśnie dla organizacji pozarządowych. Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych idealnie spełnia tę rolę, między innymi poprzez organizację konferencji, szkoleń, kursów. Chciałbym życzyć władzom oraz członkom stowarzyszenia wytrwałości, powodzenia w dalszych przedsięwzięciach oraz sukcesów. Wszystkiego dobrego. W obradach kongresu brali udział wybitni naukowcy, praktycy i eksperci z ogromnym dorobkiem i doświadczeniem zawodowym w omawianej tematyce. Merytorycznie w obradach uczestniczyło kilku ministrów, generałów, trzech rektorów wyższych uczelni, kilkunastu profesorów, a nawet autor książek Nielegalni i Niewierni. Idea organizowania kongresów powstała w 2005 roku, krótko po powstaniu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych. Kongres okazał się strzałem w dziesiątkę. Z każdym kolejnym kongresem przybywało urzędów państwowych, instytucji, organizacji pozarządowych oraz uczelni wyższych, które udzielały swojego patronatu, a także wspierały nasze obrady merytorycznie. Jubileusz to okazja do podsumowań i refleksji, a jest się czym pochwalić. 9 dotychczasowych kongresów to 27 dni i 150 godzin obrad, prawie 1000 uczestników, ponad 200 wygłoszonych referatów i 9 wydanych książek z materiałami kongresowymi i innymi artykułami związanymi z tematyką obrad. Po
Po tej części dnia nastąpiła interesująca dyskusja panelowa na temat aktualnych zagrożeń wywiadowczych Polski. Zapraszam wszystkich, żebyście... Często się mówi, że uciekamy od informacji, żeby nie przekazywać informacji. Chcemy zamknąć tak, jak gdyby kuli. Nie da się zamknąć informacji. Informacją się trzeba dzielić. Ona musi być dostępna. Acz musimy chronić informację najbardziej istotną. Ta, która ma wpływ na działalność gospodarczą, na działalność finansową, polityczną, czy też działalność zbrojeniową. Nie możemy jednoznacznie powiedzieć, nie będziemy przekazywać żadnych informacji. Jest wiele krajów, wiele narodów, wiele nacji, które nadmiernie zamykając się w skorupce, swoistej skorupce, doprowadziło do tego, że kraj się nie rozwijał. Dlatego dążmy, żeby informacja była udostępniana dla ogółu społeczeństwa, ale chrońmy te jądro informacji, to co jest najistotniejsze w całej informacji. Dzisiaj też, proszę Państwa, pamiętajmy, że każdy z nas ma prawo z artykułu 32, ustęp 6, 7 i 8 do sprzeciwu, do żądania zaprzestania. My tego jeszcze nie wiemy jako obywatele. 10. Kongres Ochrony Danych Niejawnych, Biznesowych i Ochrony Danych Osobowych odbywa się w świetle kilku bardzo ważnych dla ochrony danych osobowych zdarzeń na świecie. Pierwsze to 12 marca. Przegłosowanie przez Parlament Europejski powszechnego rozporządzenia obowiązującego jednolicie we wszystkich państwach europejskich na temat ochrony danych osobowych. Dwie następne decyzje to Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Pierwsza zobowiązująca Google, czyli wyszukiwarkę internetową, do zastosowania się do ewentualnych wniosków o pozostawienie osób fizycznych w zapomnieniu, to znaczy wykreślenia, o ile będzie na to podstawa prawna, wykreślenia informacji, które o tej osobie znajdują się w portalach społecznościowych, a poprzez wyszukiwarkę mogą być odczytywane. I drugie, uchylenie przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości ustawy retencyjnej, na podstawie której 10 instytucji, w tym sądy, prokuratury, jak i służby specjalne, jak i policja, mają prawa sięgać po nasze dane bez jakiegokolwiek uzasadnienia i zgody sądu. Są to rzeczy niezwykle ważne. Wszystkie te działania idą w kierunku ochrony naszych praw, ochrony danych wrażliwych, ochrony naszych praw konstytucyjnych i obywatelskich. Ktoś obliczył kiedyś, najpewniej pan Ryszarda Radejna, że w Polsce mamy około 70 tajemnic ustawowo chronionych. Zarówno informacje niejawne, jak i informacje, które są ustawowo chronione. Będzie więcej. Otóż w Ministerstwie Spraw Zagranicznych po serii takich wpadek przeciekowych powstał pomysł, żeby stworzyć pojęcie tajemnicy dyplomatycznej, proszę Państwa. A co to są te czynności operacyjne rozpoznawcze? Co to jest? To nie jest, w polskim prawie nie jest to dostatecznie precyzyjnie sformułowane. Dlatego też najprawdopodobniej prace nad tąże ustawą zostaną nieco wstrzymane do czasu wyroku Trybunału oraz minister sprawiedliwości podjął się, tam jest został powołany w ministerstwie taki zespół, który spróbuje wypracować koncepcję dotyczącą unormowania tej sprawy, czyli ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, taki tam roboczy ma tytuł. I być może wtedy równolegle będzie można to przedstawić. Mój zacny mistrz z okresu studiów, nieżyjący pan profesor Kazimierz Opałko, znany teoretyk państwa i prawa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, mawiał zawsze tak. Prawnicy, ich rolą jest nie tylko stosowanie prawa, ale może także, a przede wszystkim i uświadamianie prawa. Sąd nakładał karę na operatora za nieudostępnienie tych danych ewidentnie niezgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Zawsze bardzo chętnie korzystam z zaproszenia organizatorów Kongresu Ochrony Informacji Niejawnych. Korzystam z okazji, aby przedstawiać wyniki kontroli
najciekawszych, zdaniem organizatorów, jakie przeprowadziła w ostatnim okresie Najwyższa Izba Kontroli. W tym roku miałem okazję przedstawić wyniki kontroli dotyczących funkcjonowania monitoringu miejskiego w samorządach. Wszyscy byliśmy zgodni, że wyniki kontroli, jeśli przekładają się na późniejsze prace parlamentarne, na poprawienie funkcjonowania systemu, to jest ten kierunek, który powinien nas wszystkich interesować. To dzisiejszą debatę robimy dlatego, żeby wyczulić Państwa, że służby wywiadu, kontrwywiadu działają. W państwie nie ma tak, że jest kontrwywiad i oddzielnie wywiad. My jesteśmy te same części tego samego organizmu i musimy rozmawiać, działać, współpracować. Dzisiaj nie tylko sytuacja na Ukrainie jest dla nas ważna. Można powiedzieć trywialnie w ten sposób, w przypadku ataku Korei Północnej na Południową, całe społeczeństwo polskie bardzo mocno ucierpi z tego powodu. Według mnie należy brać pod uwagę najbardziej aktywne działania oczywiście Federacji Rosyjskiej, Białorusi, w pewnym stopniu również Litwy. Musimy również pamiętać, że nasi sąsiedzi też analizują dokumenty, interesują się polityką zagraniczną, polityką bezpieczeństwa. Mimo to, że są sąsiadami, niemniej podstawą każdego działania, jak wiemy od czasów zamieszłych, jest rozpoznanie. Informacja wyprzedzająca wywiadu powoduje poprawę po pierwsze militarną, bo to jest ważne, gospodarczą i polityczną, bo wiemy, jak się poruszać. Od 3 lat weszliśmy w obszar medycyny doświadczalnej. Naszym strategicznym celem jest zbudowanie nowoczesnego czy super nowoczesnego akademickiego instytutu mózgu. W tym celu utworzyliśmy czy budujemy aktualnie akademickie centrum medyczne i tutaj jest pewien styk z naszą dyskusją. Otóż moja uczelnia plus 5 jednostek w innych krajach chcemy zbudować bazę danych, informacji źródłowej o mózgu człowieka. Zagadnienia poruszone na konferencji świetnie wpisują się w to, co się obecnie dzieje w rzeczywistości, czyli ochrona obywateli, ochrona poszczególnych ludzi przed zagrożeniami cybernetycznymi. Coraz większa sfera naszych działań przechodzi w tak zwaną chmurę, w to, co się dzieje w tym świecie wirtualnym. W 2013 roku minister obrony narodowej, pan Tomasz Siemoniak, powołał do życia Narodowe Centrum Kryptologii, które poza kryptologią będzie się zajmowało również wspieraniem państwa w odpieraniu ataków cybernetycznych, w chronieniu nas przed tym i bądź w wytworzeniu kompetencji, które pozwolą nam ewentualnie zaatakować przeciwnika, jeżeli będzie tego sytuacja wymagała. Bardzo ciekawa była również dyskusja na temat bezpieczeństwa informacji biznesowych i danych osobowych. Nie chodzi o to, aby inwestować w system bezpieczeństwa czy certyfikować normę, tylko po pierwsze mieć tą świadomość, wybrać te informacje, które są ważne. Przecież mamy osoby podstawione, zatrudnione w firmach tylko po to, żeby pozyskiwały informacje. Jeżeli to jest firma, która rzeczywiście zajmuje się specyfiką czy technologiami, innowacyjnością, że musi być ta świadomość, aby równocześnie chronić. Brytyjska Izba Handlowa w swoim oświadczeniu wydała taką informację, że 93% małych i średnich przedsiębiorstw, prowadząc swoją produkcję, w momencie, kiedy doznają utraty informacji, incydentu związanego z utratą informacji, która dotyczy ich technologicznych spraw technicznych, w przeciągu 1 roku ogłaszają upadłość bądź zostają zamknięte. Taka konkluzja była też na konferencji z przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw, że jeżeli chcemy dobrze prowadzić biznes, no to niestety musimy tą informację na równi z produkcją, z procesami biznesowymi prowadzić. Moja grupa badawcza w Akademii Górniczo-Hutniczej w Katedrze Telekomunikacji zajmuje się między innymi problemami ochrony danych i ochrony danych przechowywanych w postaci plików cyfrowych w komputerach. Stosujemy tutaj technologię cyfrowych znaków wodnych oraz technologię kryptografii kwantowej. Technologia cyfrowych znaków wodnych zapewnia nam ochronę na przykład zdjęć przed manipulacjami. Również ważnym zagadnieniem są algorytmy kryptograficzne, zwłaszcza z wykorzystaniem kryptografii kwantowej. Także tematyka jest bardzo ściśle związana z kongresem ochrony informacji
niejawnych. Na kongresie omawialiśmy rozwiązania, które są tworzone w grupie profesora Dziecha. Rozwiązania ściśle związane z tematyką kongresu. Rozwiązania chroniące prywatność obywateli, na przykład poprzez zakrywanie wrażliwych części twarzy, czy poprzez ukrywanie tablic rejestracyjnych, które pojawiają się w obrazie monitoringu miejskiego. Także z tematyką kongresu były związane rozwiązania dotyczące kryptografii standardowej, czy też kryptografii opartej na technikach kwantowych. Nic nie ma złego w tym, że uprawnione organa, czy organa bezpieczeństwa, czy na przykład instytucje handlowe zbierają informacje o nas. No, jeżeli to jest zgodne z konstytucją, zgodne z przepisami, prawem i tak dalej, w tym nie ma nic złego. Ale jeżeli nie zabezpieczają tych danych i z nich korzysta ktoś inny, czyli trzecia strona, i korzysta na naszą niekorzyść, no to już jest nie tylko przestępstwo, ale no działanie, które jest typowym zagrożeniem naszego bezpieczeństwa. Naszego, a nie naszego urządzenia, naszego laptopa, naszego tableta, naszego Androida, smartfona i innych. Tylko naszego osobistego. Ingerencja w naszą prywatność, nie tylko, bo również próba sterowania nami. Na 10. kongresie jubileuszowym informacji niejawnych zajmowaliśmy się problemem dotyczącym przetwarzania i ochrony informacji biznesowych. Jedną z tego typu tematyk moja firma rozwijała przez około 10 lat, dotyczącą wytwarzania systemów oklauzulowanych. Jednym z bardziej ważnych problemów dotyczących tego typu tematyki jest zabezpieczenie odpowiednich stref. W ramach badań, które realizowaliśmy, praktycznie przebadaliśmy wszystkie techniki biometryczne, które są dotychczas dostępne. Z wyników badań praktycznie udało nam się złamać wszystkie rodzaje zabezpieczeń dotyczące technik biometrycznych. Jedyne, które można powiedzieć są dotychczas niezłamane, jest to biometria w oparciu o układ naczyń krwionośnych. Tego typu systemy są bardzo mocno i intensywnie rozwijane obecnie w aspekcie wytwarzania systemów z informacjami niejawnymi. Teraz mamy rewolucję informacji i ta rewolucja została nas kompletnie społecznie nieprzygotowanych. Technologia rozwija się dużo szybciej niż świadomość społeczna. Znaczy nie nadążamy za postępem technologii, co powoduje dwie rzeczy. Pierwsze, że nie wiemy o pewnych niebezpieczeństwach, które nam grożą. Drugie, że wyobrażamy sobie czasem niebezpieczeństwa, które nam nie grożą. I nic na to przez najbliższych jakieś 20 lat nie poradzimy, póki to wszystko się nie ustabilizuje. Część dyskusyjna zakończyła się we wczesnych godzinach wieczornych. Następnie rozpoczęła się gala jubileuszowa, ale już o tym opowie Andrzej ze studia naszego programu. Halo studio? Dziękuję za relację. Część wieczorna pierwszego dnia 10. Kongresu Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych miała niecodzienny przebieg. Na początku goście uczestniczyli w premierze filmu edukacyjnego Tajemniczy Świat Informacji. Spotkali się także z twórcami i aktorami. Galę rozpoczynamy oficjalną premierą filmu Tajemniczy Świat Informacji. Taka mnie refleksja naszła, oglądając ten film, krótko mówiąc, nawiązanie do naszej poprzedniej debaty. Włodek, za ochronę informacji biorą się artyści. To jak gdyby nowy obszar edukacji społeczeństwa. W ten sposób można mówić bardzo przyjemnie, lekko, artystycznie o zagrożeniach, o ochronie informacji. Ja też to rozumiem. Po premierze filmu rozpoczęła się uroczysta gala.
Zobaczmy, jak wyglądało to wyjątkowe w historii stowarzyszenia wydarzenie. Kongres nieodłącznie wiąże się z konkursem Lider Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych. Wyróżnienia superlidera odebrali przedstawiciele Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Najwyższej Izby Kontroli, Narodowego Banku Polskiego, Tauron Wytwarzanie S.A., Wojskowych Zakładów Mechanicznych S.A., Grupy Lotos S.A., Atos Spółka z O.O., PKP PLK S.A. oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy superlidera ochrony informacji przyznawanego przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Jest to dla nas ogromna radość, a jednocześnie namacalne potwierdzenie tego, że nauki płynące ze spotkań, szkoleń organizowanych przez stowarzyszenie są przez nas w praktyce przekładane na działalność statutową spółki. Trudno by było określić, jakie korzyści odnosi państwo z tytułu działalności stowarzyszenia, ale z pewnością jest to wkład ogromny. Tauron Wytwarzanie to firma, w której pracuję jako pełnomocnik ochrony. Moja firma została na 10. Kongresie Ochrony Informacji Niejawnych organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych wyróżniona odznaczeniem superlidera ochrony informacji. Proszę Państwa, dla każdej firmy, a dla mojej w szczególności, bo to duża firma, która działa na rynku krajowym i europejskim, ochrona informacji, zabezpieczenie przed wyciekiem tej informacji to niezwykle ważny temat, który udaje nam się jak na razie realizować bardzo dobrze. Na dzisiejszym kongresie Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, a jest to jubileuszowy 10. kongres, mówiliśmy o tym, jak ważna jest informacja. Informacja jest olbrzymią wartością. W każdej sytuacji powinniśmy jej strzec, powinniśmy być świadomi tego, jak ważna jest informacja, a szczególnie ma to znaczenie w sytuacjach kryzysowych. Właściwy dobór informacji, właściwy przekaz informacji i tego właśnie również musimy się nauczyć. Podczas gali 10. kongresu przyznano nagrodę Superlider Grand Prix dziesięciolecia Miecz Szczerbiec ministrowi Andrzejowi Lewińskiemu, zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wyjątkowy, chyba niesamowity, jakże piękny miecz. On mówi o historii, on mówi o polskości, on mówi o naszej obronie, on wskrzesza wspaniałą pamięć historyczną o naszych Polakach, o naszych zdobyczach i myślę, że pan minister Lewiński, jak mało kto godzien jest tego, żeby taki miecz publicznie miał. Panie ministrze, z prawdziwą przyjemnością wręczam panu ten miecz. Po części oficjalnej wieczoru rozpoczęła się część artystyczno-rozrywkowa. Tutaj również była wyjątkowa niespodzianka dla naszych gości. Szanowni Państwo, drugą część gali rozpoczniemy od występu Gwiazdy Wieczoru, pani Leny Kowalskiej. Pozwólcie Państwo, że przejdziemy do kolejnej części gali, którą jest przyznanie wyróżnienia lidera ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych w poszczególnych kategoriach. Kolejnym punktem programu naszej gali jest wyróżnienie specjalne w postaci kordelansu, który otrzymują pan generał Paweł Pruszyński, wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego
Tytuły eksperta Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych otrzymują pan profesor Stanisław Hoc, stały radca Sejmu. Zapraszamy do nas pana profesora Sławomira Zalewskiego, pracownika naukowego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Uczestnikom kongresu czas umilał zespół Kapela Akcja, Kapela Góralska, Sajda z zespołem Szeherezada oraz Regla Dance Team. Już Państwu dziękuję za uwagę, ale zanim się pożegnamy, poproszę prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, Tadeusza Koczkowskiego, o parę słów podsumowania obrad kongresu. Proszę Państwa, właśnie zakończył się 10. jubileuszowy Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych. Kongres ten to najważniejsze i prestiżowe wydarzenie organizacyjno-szkoleniowe w Polsce. Nigdy wcześniej nikt takich kongresów nie organizował, a my takie kongresy organizujemy rokrocznie i ten właśnie był wyjątkowy, bo jubileuszowy, 10. Na tym kongresie poruszaliśmy wiele bardzo istotnych spraw związanych z bezpieczeństwem państwa, z naszym wspólnym bezpieczeństwem narodowym.